Po każdym deszczu w tej części ulicy Warzywnej tworzy się duża kałuża. Teoretycznie kałuża nie powinna być uciążliwa, bo nie blokuje dojazdu na okoliczne posesje. Ale to tylko teoria. W praktyce kałuża to duży problem dla pana Zbigniewa, który na ulicy Warzywnej prowadzi fundację. Woda bardzo często zalewa piwnicę budynku. Moja piwnica jest ciągle zalewana. Ostatnio straż przyjeżdża średnio raz w tygodniu i wybiera tą wodę. Ostatnio jak była brana woda, było około metra wysokości wody w piwnicy. Problem ten zgłaszałem już kilka lat temu do Zarządu Dróg i Komunikacji. Zarząd Dróg i Komunikacji problem zna i wie, że po deszczu jest tu kłopot. Wie także, dlaczego tak się dzieje. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta działka jest zalewana wodą deszczową. Problemem w tym przypadku jest takie, a nie inne ukształtowanie terenu, a także w tym konkretnym przypadku brak kanalizacji deszczowej na ulicy Warzywnej. Pan Zbigniew twierdzi, że gdyby problem dotyczył większej liczby mieszkańców, to władze bardziej przychylnym okiem spojrzałyby na tę część miasta. Boję się, że w końcu grozi to nawet może, nie wiem, zawaleniem tego budynku, bo jeżeli woda nagminnie przesiąka po prostu do mojej piwnicy i tam jest multum tej wody, no nie da się tego jakoś zabezpieczyć, bo już praktycznie biorąc próbowałem ściany jakoś łatać, no nie ciągle ta woda podchodzi. I nie wiadomo jak długo taki stan rzeczy się utrzyma, mimo że MZDiK ma plan remontu tej ulicy. Mamy projekt przebudowy tego odcinka ulicy Warzywnej. W tym projekcie zawarta jest także budowa kanalizacji deszczowej. Ulica Warzywna, ten odcinek miał być budowany w ramach przebudowy ulicy Wolność. Dwa razy staraliśmy się w ramach schetynowego dofinansowania na tą inwestycję. Niestety nie uzyskaliśmy. Dopóki zatem w budżecie miasta nie pojawią się fundusze na remonty ulic, dopóty Warzywną zalewać będzie woda. Zalewać będzie także, i to nie tylko woda, pana Zbigniewa.